Moi mili, chciałem Wam złożyć życzenia świąteczne i noworoczne z okazji zbliżającego się 2023 roku. W tym roku na kanale Saturday Car Fever mamy całkiem przyjemny grudzień, całkiem przyjemne święta, bo marki premium, a więc samochody marek Volvo i Mercedes. Także Święty Mikołaj się postara dla Was, żeby nie było zbyt nudno i za bardzo dużej biedzie, żebyście nie oglądali świątecznych, przedświątecznych odcinków. Mam nadzieję, że się Wam spodobały te filmy. W tej chwili jadę Volvo XC90, które albo już obejrzeliście na kanale, albo za moment skoczy test tego auta w zimowych, wspaniałych, mikołajowych warunkach pogodowych. No i czego mogę Wam życzyć? Chyba tego, żeby każdy z Was miał takie fajne święta jak Mikołaj, a więc żebyście mogli sobie pojeździć porządnymi samochodami segmentu premium, na które większości z nas nie stać teraz i nie będzie nas nigdy stać, ale przynajmniej w ramach tej pracy i przygody można sobie troszkę posmakować tego wspaniałego świata marek wybranych dla nielicznych zjadaczy chleba, przeznaczonych tylko dla elity. Ale palicho tam z motoryzacją, jeśli chodzi o te sprawy portfela. Ważne, żebyśmy byli zdrowi, to jest najważniejsze, żeby rodzina nie miała nas dosyć, a każdy, kto ma rodzinę, tak jak Święty Mikołaj też ma rodzinę, wie doskonale, że za dużo pracy w zawodzie i nie tylko w zawodzie może spowodować, że te więzi rodzinne trochę zaczną szwankować. Także życzę Wam tego z całego serca, żebyście nie zaniedbywali swoich małych pociech i połówki drugiej Waszej, z którą tworzycie jedną całość, bo może to się potem trochę niestety pokaszanić, jak już odejdą klimaty świąteczne czy inne tam klimaty, kiedy macie w głowie zupełnie inne sprawy, no to może być trochę bałaganu, który ciężko będzie naprawić. Także pamiętajcie o tym, spędzajcie jak najwięcej czasu z rodziną. Oczywiście hobby jest też ważne, praca jest jak najbardziej ważna, ale nie zapominajcie o najmłodszych, którzy no, potrzebują Was na pewno każdego dnia. To tyle kazania mikołajowego Fevera i do zobaczenia w nowym 2023 roku. Mam nadzieję, że działy prasowe będą łaskawe dla Mikołaja w nowym roku i będzie mało albo najlepiej zero fochów, banów i innych tego typu spraw i jakieś auta będą się w miarę regularnie pojawiały na kanale. Planowo, weekendy oczywiście, może nie każdy, ale obserwujcie jak zawsze, Mikołaj daje znać. Stay tuned for future content. No i tyle. Do zobaczenia. Jeszcze raz wesołych, szczęśliwego nowego roku, zdrowia, szczęścia, pomyślności i czasem przewietrzcie swoje maszyny, żeby tam się nie zastały, bo jak wiecie, nie ma nic gorszego dla samochodu niż za długi postój. Tyle. Mikołaj się odmeldowuje i wraca z Laponii w swoje domowe pielesze, w których urzęduje większą część roku. Na razie.